Pochodzący z końca lat 90. XIX wieku gmach dawnej dyrekcji przędzalni Dietla to obecnie jedna z pamiątek po bogatej historii sosnowieckiego fabrykanta. Ciekawy przykład zachowania obiektu przemysłowego, bo tutaj de facto mówimy o obiektach przemysłowych i właściwie jako jeden z niewielu obiektów przemysłowych jest wpisany do rejestru zabytków. Co nie przeszkadzało w zaadaptowaniu go na siedzibę komisariatu policji. Na początku lat 2000 został rozpoczęty remont przy udziale również środków z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Teraz jest jednym z najbardziej wyjątkowych obiektów tego typu w Polsce. Najbardziej nowoczesnym w województwie będzie za to powstający przy ulicy Piłsudskiego komisariat numer 1. Stary obiekt został wyburzony, został zaprojektowany nowy obiekt. Nowy obiekt jest w konstrukcji tradycyjnej, żelbetowej, nośnej oraz murowanej. Stropy gęstożebrowe. Na trzech kondygnacjach znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni 1420 m2. Budowa zakończy się latem tego roku, natomiast komisariat pierwszy zacznie funkcjonować z policjantami około grudnia również tego roku. Obecnie można już podziwiać konstrukcję budynku. Jest na etapie stanu surowego zamkniętego, trwają prace tynkarskie wewnątrz, pokrycie dachu, papy oraz obróbki blacharskie. W korzystaniu z obiektu pomogą powstające wokół niego drogi dojazdowe i parkingi. Podniesie się jakość warunków pracy samych funkcjonariuszy oraz na pewno zyskają sami mieszkańcy naszego miasta na podwyższeniu warunków obsługi. Nie dziwi więc, że realizację tej inwestycji wsparło kwotą 1 000 000 zł miasto. To nie jedyna pomoc, jakiej gmina udziela sosnowieckim funkcjonariuszom. Corocznie przeznacza pieniądze na specjalny fundusz pomocy policji i te pieniądze z tego funduszu idą na zakup sprzętu, radiowozów i właśnie remonty. Co roku jest to około 250 000 zł.